Cześć, ja nazywam się Tomasz Guzik i witam Cię serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj tematem przewodnim będzie Facebook. Porozmawiamy sobie o metodach i strategiach reklamowania siebie na tej platformie, na platformie Facebooka. No to przejdźmy może do podziału. Facebook dzieli się na zasięg organiczny, czyli tak zwany zasięg darmowy. I zasięg płatny, sponsorowany, czyli inaczej menadżer reklam Facebook Ads. Jako osoba początkująca zapewne rejestrujesz się na Facebooku, tworzysz jakiś fanpage, być może wpadłeś na pomysł, żeby stworzyć jakąś grupę, ale nie masz pojęcia, jak docierać do swoich odbiorców, jak docierać do swoich klientów. Słuchaj, ten materiał będzie taki podstawowy. Będą w nim takie podstawowe informacje na temat tego, co możesz zrobić już dzisiaj na początku, mając bardzo mały zasób wiedzy, a w kolejnych materiałach dokładnie omówię Ci menadżer reklam, czyli ten ruch sponsorowany. Przejdźmy może do dalszego rozgałęzienia. Ruch organiczny. W jaki sposób możemy pozyskiwać ruch organiczny? Profil prywatny. Profil prywatny. Jeszcze parę miesięcy temu na profilach prywatnych mieliśmy bardzo duże zasięgi. Obecnie niestety troszkę Facebook je uciął, jak to Facebook lubi robić. Także zasięgi na profilu prywatnym są poucinane, ale mimo wszystko warto tam publikować, bo jest to przede wszystkim, masz w odbiorcach głównie swoich znajomych, a znajomi już Cię znają, więc łatwiej jest przejść przez ten proces zakupowy, bo już wiedzą, kim jesteś i prawdopodobnie wiedzą też już, jaką masz usługę, co mogą od Ciebie kupić. Jeżeli publikujesz już na profilu prywatnym, możemy pójść o krok dalej, czyli grupy. Facebookowe grupy. No i tutaj mamy oczywiście możliwość stworzenia własnej grupy, własnej społeczności albo reklamowania się na cudzych grupach. I tak, jak dojść do bardzo dużej liczby odbiorców, nie mając zbudowanej społeczności? Jest tutaj kilka strategii. Możesz udzielać się na innych grupach jako taka osoba, która pomaga społeczności innego administratora. Ty tam udzielasz rad, jesteś aktywny i ludzie nagle zaczynają do Ciebie pisać na profil prywatny z pytaniami: słuchaj, a może byś mi pomógł z tym i z tamtym? I Ty już znasz odpowiedź. Z czasem, kiedy już administracja dostrzega, że ciągle pomagasz, udzielasz się, że prowadzisz fajny dialog, być może zaproponuje Ci na przykład moderację grupy albo jakąś inną współpracę. Możesz oprócz tego wykupić reklamy na takich grupach. Czyli jeżeli jest jakaś grupa z dużym zasięgiem, która Cię interesuje, wiesz, że tam są Twoi klienci, możesz zaproponować administracji czy tam moderacji, że będziesz co miesiąc regularnie na przykład płacił za reklamę albo za określone posty i będziesz mógł na przykład publikować bez limitu na takich grupach o dużym zasięgu. Jest też oczywiście możliwość, że odkupisz całkiem taką grupę. Ja kilka grup kupiłem i nieźle. Uważam, że się ta inwestycja bardzo szybko zwróciła i było to opłacalne. Nie zawsze właściciele takich grup są na tyle przedsiębiorczy i są w stanie z tych grup wyciągać tyle pieniążków, ile jaki jest potencjał w tej grupie. Często sprzedają je za bezcen. Oczywiście nie zawsze, ale czasami możesz dostać naprawdę tanio fajną grupę z fajną społecznością, z fajnymi kontaktami. Czyli zastanów się, możesz wyjść na przykład z propozycją odkupienia takiej grupy. Od razu już od dzisiejszego dnia zachęcam Cię, żebyś też tworzył swoje grupy i to nie musi być jedna grupa, możesz ogarniać grupy w kilku tematach. Ja tych grup mam naprawdę, nie wiem, czy już nie kilkanaście, o różnej tematyce i gromadzę tam społeczności. Bardzo fajna opcja do budowania zasięgów organicznych. Kolejna opcja, nie do końca organiczna, ale możesz zaprzyjaźnić się z influencerami, czyli influencer marketing, ale to już bardziej może nie pod organiczny, a pod sponsorowany ruch, czyli rozwiniemy sobie ruch sponsorowany. Czyli menadżer reklam,
i influencer marketing. I teraz, co będzie dla Ciebie tańsze? Co będzie dla Ciebie tańsze? Ciężko powiedzieć, zależy jaka branża, zależy jaki influencer. Tutaj musisz znaleźć taki swój złoty środek. Możesz korzystać i z tego ruchu, i z tego ruchu, i z tego ruchu, ale czasami trafi się okazja, że któryś znany influencer, który ma bardzo duże zasięgi, będzie w stanie Cię zareklamować za niskie pieniążki. Także odzywaj się, zrób sobie taką listę influencerów z Twojej branży, którzy gromadzą Twoich klientów i po prostu wyjdź z inicjatywą, zaproponuj im jakiś fajny deal. Tylko żeby to nie było takie chamskie wciskanie się, tylko po prostu zaproponuj coś na fajnych warunkach, żeby obie strony na tym skorzystały. Później możesz się wymieniać społecznościami z innymi influencerami. Także jeśli chodzi o ruch sponsorowany, no to myślę, że mamy taką opcję, taką opcję. Jeśli chodzi o ruch organiczny, profil prywatny, grupy facebookowe, grupa Twoja, grupy cudze. Tak, rozwinięciem całego menadżera reklam zajmiemy się w innym materiale, bo to jest kilkadziesiąt minut, jak nie dłużej, żebym wyjaśnił takie podstawowe funkcje, co można przez to fenomenalne narzędzie osiągać. Jeżeli opanujesz menadżer reklam, prawdopodobnie nigdy nie będziesz narzekał na brak klientów, chyba że Facebook gdzieś w przyszłości tak podniesie stawki, że nie będzie to rentowne dla małych przedsiębiorców, ale póki co jak najbardziej. Znasz menadżer reklam, Twoi klienci się nigdy nie skończą. Na ten moment dziękuję Ci, że obejrzałeś ten materiał do końca. Jeszcze książeczki, zaraz Ci pokażę książeczkę, którą polecam. Myślę, że to jest jedna z lepszych książek, które przeczytałem w tym roku. Gary Vaynerchuk, Przebij się. Garego pewnie znacie, nawet z moich innych filmów. Warto, Przebij się. Książka typowo o marketingu internetowym, o social media. Rozwinie ten temat po części. Tutaj dzisiaj był omawiany tylko Facebook, ale tutaj znajdziesz również YouTube, Twitter, Musical.ly i wszystkie inne platformy społecznościowe. No i to co? Dziękuję i widzimy się jutro.